Witamy Państwa, tym razem spod innego ronda, z ronda Władysława Bartoszewskiego. Jestem ja, jest prorok. Jestem ja. Zimowa wyprawa. Mamy, przed chwilą patrzyłem, chyba 2 stopnie mrozu jeszcze, tak w ogóle. Także uwaga na zakrętach, bo się prawie poślizgnąłem już raz. No, czekamy na imiona, jedziemy w kierunku ulicy Okulnej, koło Vivo, na Górne. I ruszamy generalnie w kierunku Trzcianki. Zapraszam Państwa do oglądania. Dzięki, opóźnienia już mamy, proszę Państwa. Czekamy na imiona. No żeby nie było, ja też przyjechałem opóźniony niestety, bo się przygotowywałem do jazdy tutaj. Ale no prorok przyjechał punktualnie niestety. Tak, czekam już chyba razem teraz z Pawłem 25 minut. No. Więc czekam. Pół godziny nawet. Nie wiem, czy z nim jechać, czy za nim jedziemy tam, do niego, bo tak naprawdę to ustawiłem ten punkt zborny, bo wydawał się bardziej ekonomiczny, bo tam jest lepszy przejazd na trasy na Górne, ale no... Więc myślę, że jedziemy do Trzcianki. Także, bo to najpierw musimy Górne osiągnąć. O, jedzie. A to nie on, bo... nie wiem, czekamy. Witamy pana imiona, dojechał. Witam. Koniec. Witam, prorok. Pomalowałeś się, zrobiłeś makijaż. Dobra, jest nowa autostrada, jak to prorok powiedział. Nowy sezon, nowa autostrada. Jest szklanka na drodze. Trzeba uważać. Dobrze, proszę Państwa, opuszczamy powoli Piłę, na szczęście. Cała ekipa. W tym ja. Dojeżdżamy do przejazdów kolejowych. Teraz będzie tabliczka, że koniec Piły. I ruszamy na 3 na Kotuń teraz. Mamy już Kotuń. W zasadzie Kotuń to my mamy prawie za sobą już. Nie wiem ile to kilometrów, 18, czyli na liczniku jak mam 18, to będzie prawie 10 dopiero. 80 zamierzony dystans na dzisiaj. No i tak to się jedzie ogólnie. Dobrze, proszę Państwa, zbliżamy się do Stobna, do stacji kolejowej. Warunki jeszcze deczko zimowe. ...21 km na godzinę na przyrządach pokładowych. W prawo. No i już taka trochę bardziej dzika droga będzie, nas tutaj czekała. Węższa. O, stary popekalesowski jeszcze tam napis był. Stobno. No a my kontynuujemy. 21 km na liczniku, to daje jakieś 12 km dzisiaj przejechane. Nie wiem w jakim czasie, bo było opóźnienie. Ale pewnie już 40 minut jedziemy. No, bez formy my jesteśmy. W formie jak byłem, to tu powinno być 28, ale no... Jest 21. No, teraz trochę górka, to będzie trochę łatwiej. Mamy piękny przystanek, nie wiadomo dla kogo. Powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina Trzcianka. Rzecz do samej Trzcianki to jeszcze jest ładny dystans w sumie. To nie znaczy, że jesteśmy jakoś blisko za bardzo. Tam jeszcze z 19 może być. Takie parametry jazdy. Na chwilę obecną. I tak to się jedzie. Godzina 10.30. Postój w miejscowości Pokrzywno. Całe życie się mieliśmy. No bo myśleliśmy, że to Pokrzywnica. Miejscowość, w której gość głaskał pieska grabiami. Nie, bo też jest Pokrzywnica, ale to jest chyba... To jest tam. No, tam na bardziej... Myślałem, że to jest jedna wieś. Nie, nie, nie. Z Pokrzywnej i Pokrzywnicy, no. Tak wyglądam ja,
po 20 km niespełna. Tak wygląda Imian, tak wygląda prorok. Paki idą sobie usiąść. A kurde. Co? To były czasy, jak się przystanki z betonu robiło. No, porządna konstrukcja. PRL-owska jeszcze. Pewnie. A na górze tutaj jakaś blacha położona najtańsza. No. Piesek bez smyczy z podwórka wyszedł. Przyszedł, to sobie obwąchiwał. Ale ma kaganiec, więc zawsze. I ma obroże, więc prawdopodobnie jest szczepiony. No. Także tak. No wieś typowa. Pogoda całkiem przyjemna. Oczywiście jak na tą porę roku. Imion przykręca się do oku, 12 km do trzcianki, ruszamy. No. Przygoda się kończy. Co to się dzieje? Zły pies! No chodź tu, Imian. Mam takie trzy krzyże, zostawia mnie ich historia. Nie, tam jest wiele. Czy to takie jest, zostawia mnie historia tego, czy to jest jakiś mini cmentarzyk, czy co? W okolicach miejscowości Łomice, w lesie, w lasku. No. 22 km na liczniku przejechane już. Ostatni raz ty tu byłeś, jak był mecz Polska-Węgry, debiut Sousy proroku. Bym musiał sprawdzić. No. Wjechaliśmy właśnie do trzcianki. Proszę państwa. Jedziemy do jakiegoś centrum, 5 minut postoju i robimy kółko przy okolicznych jeziorkach i potem robimy dłuższy postój i patrzymy co dalej, jak wracamy. Jesteśmy w centrum Trzcianki. Jedziemy w kierunku na Wieleń. Na razie jeszcze robimy kółeczko. Mały park. Dobra. Trzeba jakoś tu przejechać. No dobrze, opuściliśmy Trzciankę chwilowo. Jedziemy objechać trochę tutaj okoliczne jeziorka. Wracamy, jemy coś i się naradzamy w sprawie, jak do domu wrócić, bo mam kilka tras w głowie. Więc no zobaczymy. Jedziemy tutaj taką oto ścieżką rowerową. Cudowny projekt. Nie wiem, czy to tylko u nas w Wielkopolsce tak robią, czy gdzieś w niektórych partiach kraju też, innych. Ale zamiast zrobić asfalt, który by starczył na wiele lat, jak tutaj chłopacy zauważyli, to wysypali piasek, który staje się częścią lasu powoli. Już na przykład tu widać. Bo to nie są drogi zbyt często uczęszczane, co prawda. No, no tak to wygląda tutaj. Tak to się jedzie po takim piasku, który trochę spowalnia. Taka prędkość 17 wymaga w miarę wysiłku, żeby ją utrzymywać. Chłopacy nieprzyzwyczajeni do takich ekscesów. Ja tu z krzyża wracałem, link zamieszczam w karcie do tamtego filmiku. No i tak, jeśli chodzi o powrót z krzyża, to ta droga to była jednak wybawienie, bo w jedną stronę do krzyża to jechałem po takich zadupiach, że po prostu to było nienormalne aż. A tutaj już chociaż teraz się trochę twardsza zrobiła, to rośnie prędkość, 19. To po lekkim wzniesieniu, no ale tak to wygląda tutaj. W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim także mają takie pomysły, nie tylko u nas.
No i dobrze, proszę Państwa, jesteśmy gdzieś w lesie. W okolicach Trzcianki. W dupie też bym powiedział. Nie przesadzajmy. O, już jest. Okazało się, że naszemu genialnemu szybowisztabu się coś pomyliło. Pomyliło i to mocno. 10 kilometrów miał no. Kiedyś mi się tak zdarzyło, jak byłem w górach i obliczałem trasę na pieszo, to się o 10 pomyliłem, to było dopiero. No ale to już dawny czas. 10 km rowerem to jest jakbym... To jest nic. Nawet nie... To jest nawet nie całe 10, bo tak jak mówię. To jest 16 góra, o. Nie, o 6 km się pomyliłem. No. Dobra. To trzeba jechać dalej. Opuściliśmy miejscowość Smolarnia. Rajd tymi badziewnymi drogami już za nami, na szczęście. I co? I do Trzcianki wracamy, jak to się mówi. Droga była fatalna, ten piasek faktycznie dosyć spowalniał. Ale teraz już powinno być z górki, o! A nie, to chyba ten sam. Ta sama osoba jadąca na rowerze, co widzieliśmy wcześniej. No, chyba dogoniliśmy. Jedzie. Mamy 40 km na liczniku już około. A widzieliśmy dwie osoby na rowerze. Tylko oprócz nas. Więc jest mało. A może dlatego, że rano był mróz jeszcze. Dzisiaj są, teraz są 3 stopnie około. Ale jak już się rozrusza człowiek, to już jest w miarę przyjemnie. Tam widać przez drzewa jeziorko. A tutaj dojeżdżamy do jakiejś miejscowości, tylko nie wiem, która to miejscowość. Zaraz zobaczymy. Takie parametry. Straduń. No, czyli jeszcze nie Trzcianka. Następna będzie Trzcianka prawdopodobnie. Zaraz będzie znowu droga rowerowa, tym razem z tego co pamiętam lepsza niż ta. I tak to się jedzie. Trzciankę mamy, proszę Państwa, z powrotem. Witamy. Jeziorko kolejne, tu kilka jest. I robimy taktyczny postój na kebaba prawdopodobnie po raz kolejny. I no wracamy z powrotem do Piły, no tu nie ma żadnej filozofii w tym za bardzo. Taka prędkość. No i tak to się jedzie. Jesteśmy w centrum Trzcianki ponownie. Co? Idziemy do kebaba lokalnego. Tak się wygląda po przejechaniu 40 km 15 lutego. Dobra, zapraszamy. Wielka konsumpcja. Berliner kebab w Trzciance polecamy. Zapraszamy w drogę powrotną. Polecamy ten oto lokal. No, a my jedziemy z powrotem do Piły. Handlowe zacisze, ostatni punkt zaopatrzeniowy przed wyjazdem z Trzcianki na Piłę. Tam już zaraz skręcamy w prawo. I jedziemy. Piła, później jeszcze Płotki albo Dobrzyce. Żeby dobić setkę. Opuszczamy Trzciankę. Sarcz. Kiedyś w ogóle źle to przeczytałem, że to jest srać, ale... Jak to pierwszy raz jechałem. No, fajna alejka drzew. Jak tutaj jest jesień, to fajnie wyglądają liście. Złota, piękna polska jesień, jak to się mówi. No, jedziemy do Piły. Potem Płotki albo Dobrzyca. Żeby, tylko żeby dokręcić 100 km, proszę Państwa. Pierwsze. I z powrotem jedziemy przez miejscowość Łomnica. Tym razem kręcimy na pokrzywno, nie na wrzącą. Parametry jazdy. I z
dokręcamy w lewo. To będziemy dokręcać operację śrubka. Operacja śrubka trzeba dokręcić do 100 km. Ty właśnie, muszę sobie przykręcić siodełko lepiej. Zaraz. Mamy do piły. Czekaj, zaraz ci dam 18,5 km do piły, co da nam zasadniczo 75 km. Ale my dokręcimy do 100 jeszcze. Nie, to da 78,5 km, co ja gadam. No. Jeszcze się pokręcimy po pile trochę i tak się nabije. Do 100, żeby było pierwsze 100 km w jeden dzień w 2022 roku. Kolejny ten sam pies, w tym samym miejscu dokładnie się zatrzymaliśmy. No denerwuje nas takie trochę niepilnowanie zwierząt. No jak kot to jeszcze kot, ale pies to tak trochę... Było głupie, żeby się tu zatrzymywać. No. Kurde, i znowu będziemy musieli wypychać rowery, żeby nie pobiegł za nami. Zatrzymuje się na wszystko. Bo na razie jest spokojny, ale na nagraniu widać, jak szczeka na imię. Więc no, prorok się już ubiera na dalszą jazdę. No ale to możesz czekać tak pół godziny, zanim on pójdzie. Pójdziemy tak jak wtedy. Dojeżdżamy do Kotunia. Droga powrotna już. Tak, z tapety Windows XP. Nie do końca taka powrotna. Kończymy wyprawę zasadniczą i zaczynamy operację śrubka, dokręcanie do 100 km. No i ten. Jeszcze kawałek do piły. I zaczynamy dokręcanie setki. Jeszcze trzeba z 19 km dobić. I mamy, proszę Państwa, panie i panowie, piłę z powrotem. Niestety wróciliśmy do tego miasta. No ale wyprawa zbliża się do końca. Jeszcze tylko operacja śrubka. Czyli dobicie do 100 km i wracamy do domu. Jak nas opuszcza, jedzie w swoją stronę. Z Bogiem. Do widzenia. 83 km dla tego pana, a my ruszamy dalej. Dobijamy do 100. 17 km zostało. Walka o każdy kilometr, proszę państwa. Tak. Tak walczyli wasi dziadkowie. No. 85 km już mamy. Tak. O! Tam jest za przeproszeniem. Za przeproszeniem Wortpiła, no za przeproszeniem na lotniczej 6. Dlatego tam nie wjeżdżamy nawet. Jedziemy naokoło, a tak naprawdę naokoło jedziemy, żeby dobić kilometrów. No i tak to się jedzie, górne po raz kolejny, tylko teraz od innej strony. Jedziemy zmianem koło lotniska. Osiemdziesiąt siedem kilometrów, proszę państwa. A, 13 jeszcze do tej wymarzonej setki. No i dobijamy. Piękna brama. Samochód by zatrzymała, ale nas nie zatrzyma. Jesteśmy na Wałeckiej i zjeżdżamy w dół, proszę państwa. Ulica Wałecka w Pile. Księżyc, jak imię zauważył, księżyc widać. Ulica Lutycka. W Pile ciąg dalszy operacji śrubka. Już mamy 96. Tu już chyba powinno wsiąść. Jak ja wrócę do domu stąd, to powinno siąść już chyba. Setka. Jedziemy sobie ulicą Wawelską, nasza ulubiona droga rowerowa do Kaczor. Tam widać piękny zachód słońca. Aż sobie chyba zdjęcie zrobię.
zrobię jednak, dobra, nieważne. Jeszcze 3 km około do setki zostały. Jeszcze przejazd, do domu mi zostało 2 km, ale to najprostszą drogą. Jestem ciekawy, czy jak skręcę w lewo w Tucholską i pojadę Okulną, to czy mi to dobije te 700 km, 700 metrów brakujących, czy nie. No zobaczymy, najwyżej się będę kręcił wokół domu jeszcze na dobitkę. A już tak bardzo chcę mieć pierwsze 100 km w roku 2022, że nie wiem. Ale kurde, jeszcze pociąg musi jechać.